powietrze nie bywa groźne, bo oddychamy im na co dzień. Natomiast sprężone faktycznie stanowi zagrożenie. W tym sensie, że w oponie samochodu na przykład mamy 2 atmosfery, w oponie autobusu mamy 8, a i taki unosi kilkutonowy pojazd, natomiast w butli nurkowej tych atmosfer jest 200, 220, czasami 300. Czyli jest to bardzo duża ilość gazu. Można stracić życie, można wysadzić samochód, można wysadzić budynek. Jest to po prostu bardzo niebezpieczne, dlatego że od pierwszych kroków uczymy należytej staranności obchodzenia się z taką butlą. Na pewno nie wolno butli zostawiać w samochodzie na słońcu. Przewożoną butlę należy zabezpieczyć w sposób odpowiedni, czyli nie może się turlać nam po bagażniku. Musi być zabezpieczona tak, żeby się nie przemieszczała. Jeśli chodzi o transport lotniczy, zawsze to powietrze jest spuszczone i butla jest z luźnym zaworem. Natomiast w transporcie takim lądowym, samochodowym, ona może być napełniona. Znaczy, zakładam, że nurek nie dopełni należytej staranności w obsłudze czy w pilnowaniu materiału, który jest potencjalnie niebezpieczny po prostu, tak? Ponieważ klasyfikacja ADR klasyfikuje butle powietrze ze sprężonym gazem jako materiał niebezpieczny klasy 2.2, czyli gazy niepalne, ale stanowiące zagrożenie. Dobrą praktyką i najczęściej sprawdzaną jest to, że nurkowie zostawiają te butle w centrach nurkowych, gdzie one są po prostu właściwie składowane, gdzie one są często bezpłatnie nawet przetrzymywane. Wtedy nie trzeba tego wnosić na drugie, trzecie czy dziesiąte piętro, czy tam gdzieś tam jeździć z tym z samochodu. To była rzeczywiście bardzo nietypowa akcja. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy tuż przed godziną 16 w minioną sobotę. Informacja brzmiała, że w wejściu do budynku wielorodzinnego doszło do rozszczelnienia butli z tlenem. Kiedy strażacy pojawili się pod wskazanym adresem, okazało się, że wejście do bloku, czyli przedsionek klatki schodowej, bo tam doszło faktycznie do tego zdarzenia, jest częściowo uszkodzony. Pojawiły się spękania w płycie sufitowej. To wszystko na skutek eksplozji, do której doszło na skutek rozszczelnienia płaszcza butli. Tlen, który znajdował się w butli, bardzo szybko spalił się, o czym świadczą również ślady na ścianach, ślady okopcenia na klatce schodowej. W tym zdarzeniu poszkodowanych zostało 2 mężczyzn. Strażacy jednak w celu całkowitego zabezpieczenia miejsca zdarzenia ewakuowali cały blok. Łącznie ewakuowano 44 mieszkania. Strażacy również ustabilizowali tą klatkę schodową, zabezpieczyli ją przy pomocy stempli. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego, czy konstrukcja nie została naruszona i czy do budynku mogą mieszkańcy wrócić. Kiedy inspektor to potwierdził, wszyscy mieszkańcy wieczorem wrócili do swoich domów.